Dzień dobry, moi drodzy. Chciałem streścić to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to znaczy o mierzeniu długości pola powierzchni i o tym będzie ten film. No i rozmawialiśmy też o mierzeniu objętości i było o kotach. Film o kotach będzie, jest już chyba zrobiony i wyślę go wam oddzielnie. Chodziło o bardzo ważną rzecz, różnicę pomiędzy pojęciem długości, pola powierzchni i objętości. To się bardzo często myli, szczególnie na początku. Długość oznacza no, odcinek linii, długość linii zajętej przez dany odcinek, tak właściwie trzeba by powiedzieć, tak? To jest miara tego, jaką część jakiejś linii zajmuje mały dany odcinek. No i tu mamy na przykład taką bardzo długą linię, o tą. No i teraz chcemy się zapytać, jaka jest długość tego odcinka. No i w tym celu oczywiście wybieramy jakąś jednostkę i to niech będzie ta jednostka, tak? To będzie 1 cm. Zapiszemy sobie, że to jest 1 cm. I teraz musimy odłożyć tą jednostkę wzdłuż tego odcinka, żeby zobaczyć, ile takich centymetrów tam się zmieści, prawda? No, cały dowcip polega na tym, ja to będę robił tutaj ręcznie, tak dosłownie. Cały dowcip polega na tym, że możemy równie dobrze zrobić to, jakby wyobrażając sobie, jak te odcinki wyglądają. I chyba tak trzeba będzie zrobić, dlatego że mi ręka drży i no, widać, że jakbyśmy odłożyli 4 razy taki odcinek, to dojechalibyśmy prawie do końca, no i zostałaby jeszcze nam końcóweczka i z tą końcóweczką coś trzeba zrobić. No i teraz możemy sobie zobaczyć, że ten centymetr możemy podzielić na takie krótsze odcinki. Tych odcinków jest 10. No i nazywamy je milimetrami, tak? Stąd możemy sobie zapisać, że 1 cm to jest 10 mm. No a z drugiej strony 1 mm to jest 1/10 centymetra. No i teraz liczymy, ile tu jest tych odcineczków, no i policzyliśmy na lekcji 5, tak? Czyli to jest raz, dwa, trzy, cztery odcinki jednostkowe i jeszcze 5 tych mniejszych odcinków, z których każdy jest 1/10 centymetra, czyli to będzie razem raz, dwa, trzy, cztery, 4 5/10 centymetra. No i jak mówię, cały dowcip polega na tym, że możemy próbować te odcinki po prostu przykładać, no ale tu jak liczymy tą końcówkę, to już niczego nie przykładamy, bo te maleńkie odcinki trudno byłoby nimi manipulować. Tu już po prostu wyobrażamy sobie, że je przykładamy. No i oczywiście można by było zrobić jeszcze tak, że każdy centymetr można by było podzielić na... No właśnie, no więc wracamy jeszcze raz, bo ktoś zadzwonił, przepraszam, musiałem odebrać telefon. No więc po prostu w naszej głowie liczymy te maleńkie odcinki, no i wychodzi nam, że to jest 4,5 i tu trzeba jednostkę oczywiście dopisać centymetra. Ops, nie cm, tylko cm. Dobrze. No i podobnie ten odcinek, tak? Znowu możemy mozolnie odkładać ten 1 cm raz, 2, 3, 4, 5 razy i widać, że to już będzie 5 cm, no ale jeszcze coś nam zostało, przepraszam, jeżeli będziemy to starannie liczyć, te maleńkie centymetry, to te maleńkie, przepraszam, odcinki, no to wyjdzie, że jest ich tutaj 8 mniej więcej, tak? Więc to jest mniej więcej 5,8 cm. No i teraz to
co ważne jeszcze, co można zauważyć, że oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten milimetr podzielić na kolejne 10 równych odcinków. Kolejne 10 równych odcinków, z których każdy już będzie wtedy jedną setną centymetra. Tak? No i jakby starając się dopasować coraz dokładniej, coraz mniejsze takie coraz krótsze odcinki, będziemy mierzyć z coraz większą i większą dokładnością. A teraz zobaczmy, co się dzieje, jeżeli chcemy zmierzyć pole powierzchni. Hop. Idziemy na drugą tablicę. No po pierwsze, widać, że pole powierzchni to nie jest to samo, co długość. I to jest bardzo ważna różnica, bo długość to była część, miara tego, ile miejsca wzdłuż jakiejś linii zajmuje dany odcinek. Tak? A tu mamy powierzchnię. To jest teraz miara powierzchni zajmowanej na kartce przez daną figurę. No i znowu mierzymy, żeby zmierzyć powierzchnię, no musimy ustalić jednostkę i umówimy się na taką jednostkę, która ma kwadrat, który ma bok 1 cm. I taka jednostka nazywa się 1 cm kwadratowy. I niby jest podobna, bo też się nazywa 1 cm, tylko tą dwójeczką się różni, ale to jest jednak zupełnie co innego. Dlatego, że zobaczcie, poprzedni tamten centymetr na pierwszej tablicy to był odcinek, a ten centymetr kwadratowy to jest taki kwadracik. Także to są dwie zupełnie różne jednostki. No i różną się też jakby tym, że jak policzyć, ile tam w centymetrze, w długości tego boku, było 10 takich krótkich odcinków, które nazwaliśmy milimetrem. Teraz w tym centymetrze kwadratowym jest 100 takich małych kwadracików, które nazywają się milimetr kwadratowy. Więc jakbyśmy to chcieli zapisać, to byśmy zapisali, że to jest to samo, co 100 milimetrów. I musimy jeszcze tą dwójkę przenieść. Zaraz to w magiczny sposób zrobimy. No. Nie chce się przenieść ta dwójka. Musimy jakoś to inaczej zrobić. Tu. No dobrze, zaraz to zrobimy. Momencik. Przeniesiemy to tu, to przeniesiemy wyżej. O, wrócimy z tym tam, gdzie było. I teraz zrobimy tak, że tu sklonujemy tą dwójeczkę i umieścimy ją tu, a tu ją po prostu przeniesiemy i umieścimy ją tu. To, na co chcę zwrócić Waszą uwagę, to to, że ze względu na zupełnie inny charakter tych jednostek, tam poprzednio to była linia, a teraz to jest kwadrat, pole powierzchni, to relacje także między milimetrem a kwadratowym, a centymetrem kwadratowym są zupełnie inne, tak? Przepraszam. Teraz milimetr kwadratowy to jest 1/100 centymetra kwadratowego. No i jakbyśmy sobie chcieli teraz zmierzyć na przykład pole powierzchni tego prostokąta, no to musielibyśmy mozolnie przymierzać tutaj tą liczbę kwadraci, tych jednostkowych kwadracików, które tą powierzchnię by całkowicie pokryły. Tak? No ale można to robić ręcznie, a można to po prostu robić w głowie, tak? Zobaczyć, że tutaj zmieści się 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 takich kwadracików. Czyli pole powierzchni tego prostokąta to jest 18 cm kwadratowych. No i wzór na pole prostokąta pozwala to policzyć, bo to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm długości ma ten bok i 3 cm długości ma ten bok, więc 6 razy 3 to jest akurat 18 cm kwadratowych.
6 cm razy 3 cm to jest 18 cm kwadratowych. Możemy to sobie zapisać. 6 cm razy 3 cm to jest 18 cm, no tylko że centymetrów kwadratowych. Musimy tą dwójkę stąd zabrać i sobie tam dokleić. No dobrze, a gdybyśmy chcieli w ten prostokąt B obliczyć, no to co by się tutaj stało? No widać, że do tej linii to tu się mieści raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy trzy, czyli 15 takich kwadracików zmieściłoby się do tej linii, no czyli 15 centymetrów kwadratowych, a plus jeszcze jakiś kawałek, tak? No i teraz są dwie możliwości. No albo można policzyć te małe prostokąciki, wyjdzie ich 60 i wtedy 60 milimetrów kwadratowych to jest 0,6 centymetra kwadratowego, więc to będzie 15,6 centymetra kwadratowego. No albo powiedzieć, dobrze, no tu jest 0,2 centymetra, chodzi o pole powierzchni tego paska. 0,2 centymetra, bo 2 mm razy 3, no 0,2 razy 3, znowu napiszemy, 15 centymetrów kwadratowych, dodać 0,2 razy 3, 0,2 centymetra razy 3 centymetry, musimy to przesunąć sobie dalej. No, 0,2 razy 3 to jest 6 dziesiątych, tak? 15 plus 6 dziesiątych to jest 15,6 dziesiątych centymetra i znowu to będzie centymetr kwadratowy, tak? Tak liczył albo inaczej, albo 60 tych maleńkich krateczek, czyli milimetrów kwadratowych, tak? Tak liczył albo inaczej, za każdym razem wyjdzie oczywiście to samo. No i chciałbym, żebyście zapamiętali z tego, że jednostki długości pola powierzchni i w domyśle jednostki objętości, o których już w tym filmie nie będzie mowa, to są różne rzeczy. To są różne rzeczy i mają różny charakter. Długość to jest długość, pole powierzchni to jest miara powierzchni, no, jednostka objętość to jest miara przestrzeni, którą zajmuje dana figura geometryczna, bryła właściwie geometryczna albo dany przedmiot, więc to wszystko są jakby różne rzeczy i o tym koniecznie trzeba pamiętać. Dziękuję bardzo.